Jestem Józef Światło. Od tych słów rozpoczęła się bardzo kontrowersyjna audycja radiowa, która do dzisiaj wzbudza wiele emocji. Właśnie, moi drodzy, zanim przejdziemy do postaci do bohatera dzisiejszego odcinka. Zachęcam was gorąco do tego, żeby subskrybować nasz kanał, żeby oczywiście dzielić się wrażeniami. Zachęcam też do tego, żeby zerknąć w, w wolnej chwili na platformę Patronite i przede wszystkim zachęcam was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. No właśnie moi drodzy. Jestem Józef Światło. To imię i nazwisko w dzisiejszej Polsce wzbudza wielkie kontrowersje i emocje. Postać Józefa Światły, choć jak się za chwilę okaże, tak naprawdę się tak nie nazywał, jest rozpatrywana Wielopłaszczyznowo. Jedni traktują go jako bohatera, inni traktują go jako zdrajcę, jeszcze inni traktują go jako postać niezwykle tajemniczą, owianą wielką mgłą tajemnicy. No i dzisiaj spróbujemy co nieco o nim powiedzieć. Natomiast trzeba by cytat jego oczywiście dokończyć. Jestem Józef Światło do niedawna podpułkownik UB i wicedyrektor 10 departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. I takimi oto słowami, 28 września roku 1954, rzeczony już przeze mnie Józef Światło, rozpoczął swoją pierwszą audycję na falach Radia Wolna Europa. No i nikt współcześnie, myślę, z młodego pokolenia nie przewidywałby, że wtedy, właśnie w tamtych latach, te słowa wzbudzą ogromne emocje, ogromną trwogę i strach w Warszawie, w wielkich kręgach polityków komunistycznych. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, musimy opowiedzieć co nieco o samym Józefie. No właśnie, Józefie! Nie do końca Józefie, ponieważ okazuje się, że późniejszy Józef Światło urodził się w Medyniu w wielodzietnej żydowskiej rodzinie Gabriela Fleischfarba. No właśnie, i to jest jego prawdziwe nazwisko, ponieważ wszyscy doskonale już teraz wiecie, że Józef Światło. Był z pochodzenia Żydem i naprawdę nazywał się Izak Fleischwarp. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej, po czym pracował w Krakowie jako szewc. W młodości należy zaznaczyć, że działał w organizacji syjonistycznej Gordonia. Była w Krakowie w Galicji taka organizacja syjonistyczna, a następnie od roku 1933 w komunistycznym związku młodzieży polskiej także w Krakowie. I za udział w strajkach został aresztowany w roku kolejno 1934 i 1936. W połowie zaś 1936 roku ożenił się z Frydą Zollman. No właśnie, też. Yy, nazwisko yy, charakterystycznie brzmiące oczywiście, ożenił się z Żydówką. Od roku 1936 działał w związkach zawodowych oczywiście, nakierowanych bardzo mocno komunistycznie. Przejdźmy w naszej opowieści dalej, ponieważ mamy rok 1939, i oczywiście z tym rokiem kojarzy się nam wybuch II wojny światowej. No i oczywiście Józef Światło jest też w tę wojnę zaangażowany. Oczywiście jako żołnierz, ponieważ dostaje powołanie do służby wojskowej w kampanii wrześniowej służył w 13. dywizjonie pancernym. I tutaj trzeba zaznaczyć, że brał on udział w bitwie, w bitwie pod Tomaszowem Mazowieckim, w której to potyczce bitwie został lekko ranny. Przejdźmy dalej w naszej opowieści, ponieważ Podciechanowem z kolei 20 września roku 1939 trafia do niewoli, do niewoli niemieckiej. Udaje mu się uciec. Z tejże niewoli, i przedostaje się na tereny południowo-wschodniej Polski, które już jak doskonale zresztą wiecie, są pod panowaniem, pod okupacją Armii Czerwonej, czyli Związku Radzieckiego. No i po pewnym czasie pobytu na terenach okupowanych przez Związek Radziecki zostaje aresztowany, zostaje aresztowany i wywieziony w głąb tegoż wielkiego państwa, wielkiego terytorialnie oczywiście. No i tutaj. Możemy zacząć się zastanawiać, no mamy pewien dysonans, ponieważ tak, w młodości bardzo mocno, powiedzielibyśmy, w cudzysłowie sympatyzował z ruchem komunistycznym. Z pewnością chwalił się też, będąc na terenach pod okupacją Związku Radzieckiego, tym, że jest zagorzałym komunistą. No ale zostaje aresztowany. I tutaj może to mieć związek z tym, że hmm, polscy komuniści, no, Zwłaszcza ci z okresu przed wybuchem II wojny światowej, byli nie do końca dobrze rozpatrywani przez komunistów radzieckich. Wiemy, pamiętamy te słynne, wielkie procesy komunistów polskich oczywiście, zarówno procesy toczone przed polskimi sądami, jak i no, relacje między komunistami radzieckimi a komunistami polskimi przed wybuchem II wojny światowej. No i. Wtedy światło zostaje także aresztowane i wywieziony w głąb Rosji. Nie do końca właśnie możemy powiedzieć Wedle jakich pobudek został aresztowany, więc już zaczynają nam się wokół niego pojawiać kontrowersje. Ale Druga wojna światowa, moi drodzy, to szereg wielkich wydarzeń, które, które jak się okazało m, później, oczywiście miały swoje bardzo mocne skutki. Jednym z takich wydarzeń był podpisany w Londynie Pakt Sikorski-Majski. I teraz z pewnością u większości z Was w głowie zaczyna coś świtać. Na lekcjach historii z pewnością coś o tym, w pakcie było mówione. No pakt Sikorski-Majski to oczywiście pakt podpisany pod egidą Winston'a Churchilla w Wielkiej Brytanii, pakt, który miał, powiedzmy sobie delikatnie, jakoś normalizować stosunki pomiędzy Polską, polskim państwem na uchodźstwie a związkiem radzieckim. No i w wyniku Postanowień, oczywiście, paktu miała zostać utworzona Armia Polska, prawda, na terenach Związku Radzieckiego, z tych żołnierzy, którzy trafili tamże właśnie do niewoli. No i po podpisaniu układu Sikorski-Majski, Józef Światło zostaje zwolniony z więzienia, z aresztu i przenosi się do Kazachstanu, gdzie z kolei pracuje znowu jako szewc. I 26 kwietnia roku 1943 poznaje tam i poślubia. Yy, Kolejną swoją wybrankę, kolejną wybrankę jego serca, mianowicie Justynę Światło. No i oczywiście przyjmuje jej nazwisko. Stąd też od tego momentu, wedle Źródeł historycznych mówimy już o Józefie Światło. I służąc w batalionach pracy, skorzystał w roku 1943 z amnestii. Natomiast co bardzo istotne w rozpatrywaniu tej postaci, nie zabiegał o to, żeby przyjęto go do tworzonej właśnie wtedy w Związku Radzieckim armii generała Andersa, natomiast wstępuje do armii tworzonej przez generała Zygmunta Berlinga, czyli do późniejszego Ludowego Wojska Polskiego. I skierowany został staje przez WKPB, czyli partię bolszewicką do pierwszej polskiej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. No, oczywiście jest to dywizja pod dowództwem Berlinga, słynna dywizja, która y, walczyła przy boku armii czerwonej, i po ujawnieniu swojej komunistycznej przeszłości, co ciekawe, wtedy, kiedy wstąpił do wojska, zaczął z powrotem mówić o swojej komunistycznej przeszłości, jakby nie obawiając się tego, że może znowu zostać aresztowany. I no, bardzo przewrotne wydarzenia się dzieją, ponieważ dzięki temu, że ujawnił swoją przeszłość, błyskawicznym wręcz sposobem i, tempie, i tempem awansuje, awansuje w hierarchii wojskowej, i także w roku 1943 staje się podporucznikiem oraz oficerem politycznym. No, tutaj trzeba zaznaczyć, współpracującym z NKWD. W tamtejszych realiach każdy oficer polityczny w Ludowym Wojsku Polskim, a w zasadzie większość z nich współpracowała z NKWD, czyli po prostu mówiąc, donosiła. Takie były realia. Przechodzimy dalej. No, musimy powiedzieć, że z Wydziału Politycznego Wojska, no bo tam cały czas światło jest zanurzone, do nowo uformowanego resortu bezpieczeństwa publicznego, a mówimy już o czasach, kiedy w Polsce bardzo mocno instalowana jest władza komunistyczna, zostaje skierowany Józef Światło przez generała Konrada Świetlika, który był wtedy zastępcą szefa Wydziału Politycznego Dywizji Kościuszkowskiej. W późniejszych latach był wiceministrem bezpieczeństwa. Jak bardzo bardzo ważnym było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w powojennej Polsce, zwłaszcza w jej latach pierwszych. No, może świadczyć fakt, że w momencie, gdy tylko się powiedziało, że jest się związanym z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, to wszyscy nagle popadali w wielką trwogę. Wielki terror Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego siało wśród polskich obywateli. Stąd jest to ciekawy temat na Jeden z odcinków naszego cyklu, więc jeżeli jesteście zainteresowani funkcjonowaniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w powojennej Polsce, dajcie znać. A jeszcze tytułem dokończenia tematu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w tym mniej więcej miejscu pojawia się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, który dotyczył Luny Brystigerowej, czyli krwawej Luny. No, Trwawa Luna i jej postać jest bardzo mocno związana właśnie z tą, tematy z tą tematyką, więc odsyłam was do obejrzenia tamtego odcinka. Józef światło jako oficer wojska polskiego wszedł w kontakty z ujawniającymi się żołnierzami Armii Krajowej, a następnie brał udział w ich aresztowaniach. Bo tak, moi drodzy, po y, tym, jak w Polsce została zainstalowana władza komunistyczna, oczywiście z Kremla, no wydano wiele przepisów dotyczących tego, że żołnierze Armii Krajowej mogą się ujawniać i nic im się nie stanie. Oczywiście wiemy, jak byli przez komunistów traktowani, jako w cudzysłowie zaplute karły reakcji. Między innymi takie hasła na plakatach spotykano. I oczywiście ci, którzy się ujawniali, w większości byli natychmiast aresztowani i stawiani przed... no. Marionetkowymi sądami, i w to właśnie w, tą, w, tą, w tę akcję bardzo mocno zaangażowany był Józef Światło. Światło był też, co ważne, jednym z wielu ludzi oddelegowanych wówczas do tworzonej milicji, milicji obywatelskiej. I widzicie, jak bardzo mocno wchodził w sfery tak zwanego bezpieczeństwa publicznego w komunistycznej Polsce. Przejdźmy w naszej opowieści dalej, ponieważ w styczniu roku 1945 Światło został skierowany do współpracy z sowieckimi grupami operacyjnymi. Znany był, i to też mamy w różnych źródłach, takie informacje się oczywiście pojawiają: że znany był z tego, że uczestniczył w przesłuchaniach aresztowanych z użyciem siły oraz w wielu obławach i pacyfikacjach. Odegrał decydującą rolę w najważniejszych zatrzymaniach oraz, oraz aresztowaniach tamtego okresu. No więc to też świadczy o tym, jak wysoko był postawiony w hierarchii. Przejdźmy o krok dalej, ponieważ musimy powiedzieć, w jakich to aresztowaniach brał udział. No między innymi w listopadzie roku 1953 Bolesław Bierut, yy, który też postacią kontrowersyjną był i. W tym z kolei miejscu, podobnym jak do Bristigerowej, odsyłam Was do odcinka o Bolesławie Bierucie. Bolesław Bierut poprzez Jakuba Bermana polecił yy, światle uzyskać we wschodnio niemieckim Ministerstwie Bezpieczeństwa czyli słynnym, osławionym terrorem Stasi tak zwane uciszenie czyli wyeliminowanie Wandy Brońskiej. No, właśnie, mamy rok 53 i światło musi jechać do Niemiec Wschodnich, aby uciszyć, czyli mówiąc wprost, wyeliminować y, kobietę, która, no, jak gdyby nie jest w smak komunistą, ponieważ Wanda Brońska, y, trzeba o niej słów kilka powiedzieć, wraz z rodzicami, będąc małym dziecięciem, towarzyszyła Leninowi w jego podróży pociągiem ze Szwajcarii do Rosji, przed wybuchem, oczywiście, słynnej rewolucji październikowej. Później jej rodzice zostali podczas tak zwanej Wielkiej Czystki rozstrzelani w Moskwie, a ona sama trafiła do Głagu, do kopani, kopalni złota w Magadanie. No i co się dzieje dalej? Po II wojnie światowej powraca do Polski i zostaje dziennikarką. Skierowano ją do pracy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, i stamtąd właśnie w roku 1949 przeszła do Berlina Zachodniego. Następnie podjęła pracę w, we wspomnianym już przeze mnie osławionym Radiu Wolna Europa i opisywała tam z anteny radiowej prawdę o systemie sowieckich łagrów. Stąd też właśnie zapadła decyzja na najwyższym szczeblu komunistycznej władzy polskiej o tym, aby ją uciszyć. No właśnie, była bardzo niewygodna. Skąd my to znamy? Spójrzmy teraz w kierunku Rosji, jej polityki. No właśnie, niewygodni dziennikarze i nie tylko naturalnie dziennikarze są uciszani. No, jednak... Pewne, yy, pewne zachowania pozostają niezmienione w niektórych kręgach. No i wracamy do Józefa Światły. Światło wyjechał do Berlina Wschodniego wraz z ówczesnym dyrektorem Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pułkownikiem Anatolem Fejginiem. I na miejscu odbył konferencję z sekretarzem stanu Ministerstwa Bezpieczeństwa Wschodnioniemieckiego, Erichem Milke. Przedłożył mu całą dokumentację i w imieniu polskiej bezpieki zażądał wręcz Uciszenia Wandy Brońskiej. No, Milke przyznał, że poczyni odpowiednie kroki. Mając trochę czasu, światło wraz ze swoim towarzyszem podróży postanowili przejechać się kolejką i co się dzieje? I przypadkowo znajdują się w Berlinie Zachodnim, w sektorze francuskim. Bo jak moi drodzy o doskonale wiecie, Berlin, jak i całe Niemcy po II wojnie światowej zostały podzielone na sektory. No i Berlin został podzielony naturalnie na sektor amerykański, brytyjski, francuski i radziecki, tak jak całe państwo niemieckie. No i oczywiście, całkiem przypadkowo, światło się znajduje w Berlinie Zachodnim. I co mówi, jak wspomina swoją pierwszą wizytę w Berlinie Zachodnim, czyli no, w tej części świata niekomunistycznego? Tam zobaczyliśmy wielkie sklepy, bardzo ładnie urządzone, ogrom towarów zupełnie odcinające się od Berlina Wschodniego. Raczej uważaliśmy, że jesteśmy we wschodnim Berlinie, tylko że dotychczas nie widzieliśmy centrum. Weszliśmy do sklepu i zaczęliśmy kupować różne rzeczy, które nam się podobały w owym czasie. Kiedy mieliśmy zapłacić za towar, okazało się, że potrzebne nam są zachodnie marki, i wtedy dopiero zorientowaliśmy się, że znajdujemy się w Berlinie zachodnim. No, pamiętajmy, że jesteśmy jeszcze w czasach, gdzie przejazd czy też przejście ze wschodniego Berlina do zachodniego nie było specjalnie utrudnione. Oczywiście oprócz posterunków wprowadzających i wpuszczających do poszczególnych sektorów, dopiero po czasie zostanie wybudowany słynny mur. Mur berliński, który bardzo mocno odgrodzi część zachodnią i wschodnią dzisiejszej niemieckiej stolicy. Józef, światło, co ciekawe. Ucieka, ucieka z Berlina Wschodniego następnego dnia, czyli 5 grudnia roku 1953. Ucieka z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego i od tego momentu zaczyna się jego kontrowersyjna historia która, tak jak wspomniałem, do dzisiaj wzbudza wiele emocji, wiele znaków zapytań, no i wiele również niewyjaśnionych kwestii. 6 grudnia 1953 roku, no, czyli tak jak wspomniałem następnego dnia po tej przypadkowej wizycie w Berlinie Zachodnim, amerykańskie władze przewiozły natychmiast Józefa Światła z Berlina do Frankfurtu. Następnie 23 grudnia tegoż samego roku, 53. odleciał on specjalnie wyczarterowanym wojskowym samolotem do do Stanów Zjednoczonych i został tym samolotem y, przewieziony do Waszyngtonu. No i właśnie, i już zaczyna się robić coraz to bardziej ciekawie. No bo mamy tutaj wysoko postawionego urzędnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który ucieka na sektor, do sektoru zachodniego i tam przez aliantów, przez Amerykanów jest błyskawicznie wywieziony na terytorium państwa amerykańskiego. I zaczyna się wielka historia, ponieważ pamiętamy, że funkcjonuje rozgłośnia radiowa, czyli Radio Wolna Europa. No i wpada pewien dżentelmen na pomysł nagrania audycji z Józefem Światło. No i na pomysł oczywiście tej audycji wpada słynny Jan Nowak Jeziorański. Zaproponował Józefowi Światle zorganizowanie cyklu programów radiowych pod nazwą Za kulisami bezpieki i partii. No i pomimo wstępnych sprzeciwów i nieprzychylnych głosów, udało się Nowakowi Jeziorańskiemu przede wszystkim przekonać Amerykanów. No bo moi drodzy, trzeba przyznać, że istnieje taka opinia, że Józef Światło był agentem. Był agentem amerykańskim. Niektórzy twierdzą, że był agentem brytyjskim. Stąd też tych Amerykanów trzeba było dosyć mocno przekonywać, żeby światło mógł się na falach radia wypowiedzieć. Ale w końcu nowakowi jeziorańskiemu się to udało. No i oczywiście światło zasiada przed mikrofonem, rozpoczyna swoje opowieści o tym, jak funkcjonuje reżim komunistyczny w Polsce. Opowieści światły, czyli można powiedzieć jego spowiedź, Poszła w eter, specjalna komisja powołana wtedy przez komunistyczne władze próbowała dowiedzieć się i odpowiedzieć na podstawowe pytanie, ile tak naprawdę wie światło z tego, jak oni rządzą, jakim terrorem się posługują. Przejdźmy w naszej opowieści dalej, ponieważ no właśnie, takie opinie panowały. U niego koncentrują się wszystkie tajemnice departamentu, wszystkie najtajniejsze dokumenty. U niego w kasie znajdują się rezolucje i uwagi kierownictwa partyjnego. Przez jego ręce przechodzą oryginały wszystkich najważniejszych dokumentów i spraw prowadzonych. W kasie światły leżą teczki spraw obejmujących zarzuty przeciwko kierowniczym pracownikom ministerstwa, a nawet kierowniczym aktywistom partyjnym. No, więc już te wnioski z prac Komisji Komunistycznej, no, mogły przyprawić komunistów o ból głowy, ile światło jest w stanie powiedzieć na zachodzie. Przejdźmy dalej, ponieważ Światło z niezwykłą do dokładnością, no tak by się wydawało, opowiadał o ciemnych i krwawych stronach władzy komunistycznej i przede wszystkim funkcjonowania bezpieki w Polsce. Z dumą z kolei mówił o przeprowadzonych przez siebie aresztowaniach, m.in. Mariana Spychalskiego, Władysława Gomułki czy ówczesnego polskiego marszałka Michała Rzymierskiego. No o tym wszystkim Światło yy, opowiadał bez żadnych hamulców na łamach tejże audycji, ale wspomnieć trzeba, że Światło był także zaangażowany bardzo mocno, chociażby w aresztowanie i proces biskupa Czesława Kaczmarka, czy, no właśnie, w aresztowanie i internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. O tym wszystkim jakby nie chciał mówić. Natomiast Światło, co trzeba przyznać, współpracował z najważniejszymi ludźmi aparatu bezpieczeństwa publicznego, w tym z jednym z najbardziej okrutnych, brutalnych, wręcz demonicznych oficerów tego, tej organizacji, czyli Józefem Różańskim. Światło z pewnością, trzeba to zaznaczyć, był świadkiem krwawych przesłuchań, tortur stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa, ale również wiele wskazuje na to, że sam katował więźniów. No, więc właśnie, czyżby mu to wszystko zostało zapomniane? Przez to, że opowiadał o różnych. Mrocznych sprawach dotyczących bezpieki na łamach i na antenie Radia Wolna Europa. Po wystąpieniach światła oczywiście specjalne komisje były powoływane jedna po drugiej, <laughs> miały wykryć one wszystkie rzeczy, które ze światłem są związane. No i oczywiście ruszyła we władzy komunistycznej Lawina. Wszyscy wysoko postawieni współpracownicy światły zostali zwolnieni. Wszystkich także tych zwolnionych skazano na karę więzienia. No i co ze światłą? Józefem światłą. Przejdźmy dalej, ponieważ należy wspomnieć, że jedną z największych konsekwencji afery yy, wokół Józefa Światły było zlikwidowanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a w jego miejsce powołanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No właśnie, co się stało z osobą, o której dzisiaj mówimy? Otrzymał amerykańskie obywatelstwo, prawdopodobnie. Zamieszkał na niewielkiej farmie pod zmienionym nazwiskiem. Ale przejdźmy dalej, ponieważ trzeba wspomnieć, że wiele wskazuje na to, że mógł w Stanach Zjednoczonych przejść operację plastyczną. Tylko dlatego, żeby ukryć się przed agentami radzieckimi, którzy oczywiście czyhać mogli na jego życie, za to jakie tajemnice wyjawił. No i należy wspomnieć, że w Polsce pozostawił żonę z dwójką dzieci. Jego małżonka i dzieci wyemigrowały do Izraela. Natomiast wszystko na to wskazuje, tak? Możemy się doczytać w źródłach historycznych, że światło zmarł prawdopodobnie w roku 1994. Ale ile w tej historii o śmierci światły i o, je, i o dacie jego śmierci jest prawdy, tego obawiam się, że na razie nie będziemy w stanie ustalić. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się podczas kolejnej premiery. Nie zapomnijcie o subskrypcji.